Witam wszystkich na moim kanale. Dziś w kąciku kulinarnym przedstawię Wam i omówię proces przygotowywania pysznych szaszłyków na grillu. Szaszłyki będą z pieszem z kurczaka, boczkiem, papryką, cebulą oraz ziemniaczkami. Zostańcie ze mną, teraz przejdziemy sobie do omówienia i przedstawienia listy składników. Tak jak już wcześniej wspomniałem, nasze szaszłyki będą się składać z piersi kurczaka. Wykorzystamy do tego pół świeżej piersi z kurczaka, boczek wędzono parzony, paprykę czerwoną, cebulę czerwoną oraz cebulę białą, olej kujawski, młode ziemniaczki oraz przyprawy takie jak sól, pieprz czarny mielony, papryka słodka mielona, zioła prowansalskie, oregano oraz przyprawa do grosa. Teraz przystąpimy do przygotowywania piersi z kurczaka. Przed przystąpieniem do krojenia w kostkę naszych piersi z kurczaka należy ją wstępnie opłukać pod bieżącą wodą. Teraz, gdy już nasza pierś z kurczaka jest gotowa, przystępujemy do krojenia ją w niedużą kostkę. Gdy już pierś z kurczaka zostanie pokrojona, możemy przystąpić do przygotowywania marynaty, której następnie założymy nasz pierś i odstawimy do lodówki na kilka godzin, bądź najlepiej zrobić to dzień przed, aby mięso naszło wszystkimi przyprawami, które użyjemy. A przyprawy, które zostaną użyte do piersi kurczaka, zostaną zaprezentowane już teraz. Oto składniki niezbędne do przygotowania marynaty, w której następnie zamoczymy naszą pierś z kurczaka. Między innymi olej kujawski, przyprawa do grosa, papryka słodka, pieprz czarny oraz sól. W pierwszej kolejności do naszej marynaty przystępujemy w następujący sposób. Wlewamy olej do wcześniej przygotowanej miski. Oleju wlewamy nie za dużo, lecz wystarczająco tyle, aby móc spokojnie całe nasze mięso obmoczyć w marynacie. Jeżeli pojawi się problem, że zabraknie nam marynaty, możemy dolać olej. Sól. Soli dodajemy również nie za dużo, jednakże tyle, aby wystarczyło. Teraz przyprawy. Pieprz czarny, przyprawa do grosa, papryka słodka. To już wszystko zależy od naszej koncepcji. Czy chcemy, aby mięso było bardziej pikantne, bądź mniej. W moim przypadku będzie ono pół na pół. Teraz, gdy wszystkie składniki znajdują się w naszym miejscu, możemy przystąpić do wymieszania naszej marynaty. Gdy nasza marynata jest już wymieszana, przystępujemy do namaczania naszego mięsa. Teraz należy wszystko wymieszać. Teraz tak przygotowaną marynatę z pierścią kurczaka wkładamy do lodówki na kilka godzin, bądź, jak wcześniej wspomniałem, dzień przed grillem. Teraz, gdy już nasza pierś z kurczaka jest gotowa, możemy przystąpić do przygotowania marynaty dla naszych ziemniaczków. Co będzie nam tu potrzebne? M.in. olej, sól, oregano oraz zioła prowansalskie. Tu akurat z przyprawami bym za dużo nie przesadzał, gdyż są bardzo intensywne i mogą naruszyć próbowania smakową naszej potrawy. W
tak samo jak w marynacie do fileta, w pierwszej kolejności olej. Sól. Oregano. Teraz, gdy nasza marynada jest już gotowa, możemy przystąpić do kolejnego ziemniaka. Przygotowałem 5 młodych ziemniaków, które obrałem i wymyłem. Nasze ziemniaczki kroimy w paski grubości 0,07 cm. Mogą być również grubsze, wszystko zależy od tego, jaką chcemy otrzymać grubość. Teraz, gdy już nasze ziemniaczki są pokrojone, możemy włożyć je i wmieszać w naszej wcześniej przygotowanej marynacie. Teraz wszystko odstawiamy na kilka godzin, bądź jak w przypadku mięsa, bo przygotowujemy dzień wcześniej. Teraz przystępujemy do przygotowania i do pokrojenia białej cebuli, czerwonej cebuli oraz czerwonej papryki. Zaczynamy od białej cebuli. Przecinamy ją na pół, pożywamy, kroimy ją na paski. Teraz wkładamy sobie na wcześniej przygotowany talerz. Teraz, gdy biała cebula jest pokrojona, możemy przystąpić do pokrojenia czerwonej cebuli. Wykonujemy te same czynności. Teraz możemy pokroić naszą paprykę. Oczywiście kawałki papryki wielką i jest uzależniona od tak oto prezentuje się przygotowany kubień dodatku do naszych szaszłyków. Ostatni krok, który został nam z przygotowywania słoików, to wstępne przygotowanie i ukrojenie boczka. Od boczku odcinamy dolną część, czyli skórę, gdyż po umieszczeniu filetu po jego bokach należy umieścić plastek boczku. Grubość, wielkość kawałków jest zależna od nas. Każdy może robić to na swój sposób. Teraz, gdy wszystkie nasze składniki są obrobione i przygotowane, możemy przystąpić do nadziewania ich na nasze szaszłyki. Teraz, gdy wszystko już mamy gotowe, możemy przystąpić do nadziewania naszych szaszłyków. Pamiętajmy jednak o tym, aby wykałaczki, na które będziemy nadziewać nasze szaszłyki, były wcześniej zamoczone w wodzie, aby lekko nasiąkły, gdyż podczas grillowania zapobiegnie to przyklejaniu się naszych potraw do wykałaczki. Kolejność, jaką wybierzemy sobie podczas nadziewania, jest dowolna. Także zaczynamy nadziewać. Podczas nadziewania dobrze jest nadziewać szaszłyk na dwa patyki, gdyż podczas obracania zapobiegniemy obracaniu się naszych potraw, a będziemy mogli bez problemu obrócić i opiec ze wszystkich stron nasz szaszłyk.
I tak, proszę o to bardzo, prezentują się nasze szaszłyki, które teraz należy ugrillować na grillu. Dodatkowo dodałem jeszcze pomidora, aby wzbogacić smak szaszłyka. A tak, to tak jak mówiłem, młode ziemniaczki, czerwona cebula, papryka, biała cebula, boczek, filet z kurczaka i filet z kurczaka przekładany boczkiem. Your dreams, listen to your heart.